Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym codzienniku biblijnym. Dziś poniedziałek, 26 dzień września. Z Biblią na co dzień znajdujemy następujące fragmenty Słowa Bożego. U proroka Jeremiasza w 31 rozdziale w 18 wierszu. Pozwól mi się nawrócić, bo Ty jesteś moim Panem i Bogiem. I w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 20, 27 wiersz. Jezus Chrystus powiedział do Tymoteusza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. I daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Nie wiem, na jakim etapie życia jesteś, jak rozpoczął się twój tydzień, co jest w twoim sercu. Być może jest wiele pytań, wiele niepewności. Być może zastanawiasz się nad tym, gdzie Pan Bóg chce Cię zaprowadzić teraz, kiedy przechodzisz przez jakieś doświadczenie. Być może jest Ci ciężko. Ciężko iść przez życie z nadzieją, z optymizmem. Być może jest Ci ciężko iść przez życie z wiarą, bo wydaje Ci się, że wiele rzeczy się sypie i że jest szczególnie ciężko. Kryzysy, które przechodzimy, czasem też te kryzysy wiary, są po to, abyśmy dzięki temu, że Bóg jest blisko i że chce nas przez te kryzysy przeprowadzać, mogli stawać się silniejsi. Z Jego pomocą, pod Jego potężną ręką mogli przechodzić przez doświadczenia. Niesamowite w Bożym Słowie jest to, że pokazuje nam ludzi, którzy są bohaterami wiary, którzy w sposób szczególny mogą zachęcać nas do chodzenia za Panem Bogiem, ale pokazuje ich takimi, jakimi byli. A więc również pokazuje ich w ich kryzysach, w ich słabościach, a czasem również w niedowierzaniu. Dlatego widzimy niezwykle głęboką prośbę wypływającą ze słów Jeremiasza. Pozwól mi się nawrócić. Pozwól mi spojrzeć inaczej. Pozwól mi spojrzeć na nowo na to wszystko, co jest wokół mnie, we mnie, a także co jest przede mną. Pozwól mi się odwrócić od tego, co złe, od tego, co grzeszne, bo Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Bogiem. Idziesz przez ciemną dolinę, przez trudną dolinę swojego życia. Pamiętaj, że dobry pasterz, Bóg, jest przy Tobie. I może zawołaj tak, jak Jeremiasz woła: pozwól mi się nawrócić, bo Ty jesteś moim Panem i Bogiem. A być może czujesz się podobnie do Tomasza, który po zmartwychwstaniu nie dowierza w to wszystko, co się dzieje, czuje się skołowany, bo to wszystko wykracza poza jego myślenie, poza jego logikę, nawet poza wiarę. Jest mu ciężko. A spotykając zmartwychwstałego Jezusa, w którego tak ciężko było mu uwierzyć, nie spotyka się z wyrzutem, nie spotyka się ze skargą Jezusa, ale z wyrozumiałością, z czułością. Jezus wyciąga do niego rękę, mówi: doświadcz, dotknij, przekonaj się. Jezus przychodzi do ciebie, aby wziąć cię za rękę i powiedzieć: chodź dalej, spojrzyj inaczej. Chodź ze mną, bo nie musisz być sam w swoich dylematach, kłopotach, trudnościach. Niech wyciągnięta Boża ręka będzie czymś, czego uchwycisz się, czy to dzisiaj, czy innego dnia, kiedy akurat będzie trudny czas twojego życia. Bo Bóg, który jest ochroną, jest blisko ciebie, aby cię prowadzić i abyś miał i miała nadzieję na kolejny dzień. Nie bądź bez wiary, lecz wierz. Wierz w tego, który jest blisko i który ma dla ciebie wyciągniętą rękę. Zostań z Bogiem. Dobrego dnia.